Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na ciekawą opowieść oraz partię, którą miałem miejsce, która miała miejsce na Pucharze Polski w turnieju błyskawicznym. Miałem okazję zagrać ze swoim klubowym kolegą Kamilem Plichtą, bardzo silny zawodnik zresztą. Poza tym Kamil świetne kursy na Chessable'u wydaje po angielsku, które są kursami debiutowymi na taki dosyć fajny poziom. No ale w każdym razie, Kamil również prowadzi ciekawego page na Facebooku pod nazwą to już nie ściema łysy robi GMA polecam bardzo ciekawe długie no Nieco śmieszne wpisy, trzeba przyznać. Pozdrawiam cię, Kamilu, serdecznie. Partia była rozgrywana z Kamilem na tempem 3 minuty plus 2 sekundy w rundzie 13, czyli ostatniej. Jeszcze krótki wstęp, dlatego że w tym turnieju szło mi tak nieco w kratkę, aczkolwiek do 10 rundy miałem kilka porażek, ale więcej wygranych. W 11 rundzie spotkałem się z arcymistrzem Klekowskim, z którym uda udało mi się wygrać. No, i w rundzie przedostatniej z Mistrzem Międzynarodowym również udało mi się wygrać. No, i w 13 rundzie zagrałem z Kamilem. Partia. No, sami zaraz zobaczycie, w jakim charakterze to wszystko wyglądało. I jeszcze muszę wspomnieć, że jak rozpoczęliśmy grę. a Partia rozpoczęła się ruchem d4, ja sobie zagrałem skoczek f6 I Kamil zagrał goniec g5, już drugi raz mi tak zagrał Ja zresztą byłem prawie pewny, że tutaj będzie to posunięcie wykonane Dlatego, że Kamil zrobił kurs na temat atak trąbowskiego A tak ten ruch um, to charakteryzuje goniec g5 No i tutaj cały myk polega na tym, że goniec chce zbić skoczka w odpowiedniej konfiguracji Nie polecam grać g6 w zasadzie, bo jest od razu bicie i tak No ale... Powiem in, inaczej, najlepszym ruchem tutaj jest d5. Ja kiedyś z Kamilem tę d5 zagrałem, ale tam mi trochę nie wyszło. Aczkolwiek, zagrałem sobie d6. Mówię, troszeczkę zejdę z, ze ścieżek teoretycznych, aczkolwiek to też jest teoria, ale już dla mnie się skończyło, dlatego że ja tego tak nie przerabiałem czarnymi, ale intuicyjnie trzeba było grać. Goniec zbił skoczka, pionek z gf yy, i posunięcie e3. Teraz zagrałem goniec G7, G3 ze strony białych. Od razu powiem, że nie musimy się bać robić teraz roszady, gdy nie mamy pionka G6 w tym momencie. Koniec troszeczkę nam tutaj pomaga. Zwróćmy uwagę, że białe nie mają parę gońców ale za to zepsuły strukturę czarnym tutaj na linii F. Więc pionki F7, F6 nie do końca są dobre. Tym bardziej ustawienie pionków G3 i E3 dobrze kontroluje tutaj marsz tego pionka, jakby chciał przełamać tutaj troszeczkę te piony w strukturze białych, ale to jest bardzo trudne do zrobienia czarnymi i teraz pogoniec G2 Zagrałem C6, mówię sobie tak, no dobra, gra sobie goniec na G2, celuje mi w pionki, dobra, gram C6, nie będę go tutaj rozpieszczał, po prostu niech ten goniec tutaj celuje w ścianę. Skoczek zagrał na E2, na razie Kamil grał szybko, zdecydowanie, ja zagrałem E5, mówię, no trzeba w końcu zagrać w centrum, no bo liczę na to oczywiście, że mi pionek wybije na E5, ale to się nie zdarzy absolutnie, bo wybicie byłoby kiepskie białymi ze względu na to, że prostuje pionki. Zbijając pionkiem z f6 na e5. Teraz y, roszada ze strony białych, no i teraz sobie myślę, co dalej? No muszę rozwinąć figury. Goniec za bardzo na e6, nie chcę sobie stawiać, bo w przyszłości pewnie by tutaj było przygotowane c4 i d5, y, więc y, zagrałem sobie gońcem po prostu na g4. Z myślą taką, że czasami wezmę skoczka, y, ale nie chcę tego zrobić od razu, jeżeli przeciwnik mnie zmusi albo będzie mnie tutaj y, y, no, tego gońca przepędzał. To, zastanowię się oczywiście, czy ja tego skoczka zbiję, czy ewentualnie wrócę na H5 na G6. Też jest taka op oczywiście opcja. C4 ze strony białych, skoczek z z na, na D7 no, wszystkie figury grać muszą. Skoczek z B na C3. No i zagrałem go niec5. Jest to takie posunięcie. Z psychologicznego punktu widzenia uważam, ciekawe. Znaczy, tak, przynajmniej mi się wydaje, dlatego że. Yy, Tutaj już tak ciężko zagrać H3, no bo nie atakuje żadnej figury, co nie. Ale ten goniec może oczywiście też zagrać na G6 i stanąć również dobrze. Hetman zagrywa na B3. No, Kamil tutaj widzimy, testuje mnie, czy dostrzegam bicie pionka na B7. No, i jeszcze tym lewym okiem, e, słabszym okiem zauważyłem i zagrałem Hetman C7 broniąc. No, i w tym momencie wieża AC1. To jest też takie psychologiczne, fajne zagranie. Wierzą na tą samą linię, gdzie stoi Hetman przeciwnika. Oczywiście tutaj się na razie nic nie dzieje, więc zagrywam sobie wierzą na E8. Ale często też bywa, że jak stoi tu Hetman, to niektórzy panikują i tym Hetmanem gdzieś tam uciekają, bo już tam może dostrzegają jakieś taktyczne pułapki, ale tu trzeba zachować zimną krew. Wieża z f na e8, wieża z f na e1, czyli wszystkie figury tutaj są już poruszone u białych, no i zagrałem f5. Mówię, no jak nie teraz, to kiedy, ale ruch f5 jest dobrym posunięciem, dlatego że otwieram tu trochę gońca. No może czasami goniec białopolowy na tym trochę pocierpi, bo jak stanie na g to będzie celował w ścianę, ale zawsze mam tutaj tego gońca na h5, który może po diagonali się fajnie uaktywnić, no i na razie ten goniec tam po prostu działa. Dobrze, ten goniec stoi na H5, a nie na C8, bo byłoby trochę gorzej. W każdym razie w tej sytuacji Hetman zagrał na C2, goniec zagrał na G6, pionka bronić należy. Hetman D2, no i widzimy, przynajmniej ja to dostrzegłem, że tu białe się szykują na to, żeby mi tego pionka kosić. Więc wieża AD8, wieża E na D1, no i skoczek F8. Trzymamy się tu ładnie w centrum. Uważam, że. Yy, Stoję tutaj przyjemnie, aczkolwiek to jest równa pozycja. To jest kwestia oczywiście gustu, kto jakim kolorem woli to grać. Mi się już e, po prostu spodobało i wiedziałem, że z debiutu wyszedłem dobrze. E, powiem więcej, tu nie było żadnych błędów debiutowych e, tak naprawdę, więc tym bardziej jestem zadowolony. I teraz przeciwnik mnie zaskoczył. No Kamil zaskoczył mnie grając ruchem ruch D5. Posunięcie fajne, jeżeli czarne bezbiły. No bo by się otworzył koniec, mógłby wybić skoczek, otwiera się linia, otwiera się na przykład druga linia. Wszystkie figury zaczynają żyć. Ale jednym ruchem C5. To wszystko jest pozamykane. No i dobra nasza, jedziemy dalej. F4 nastąpiło. Kolejny ruch, który mnie zaskoczył, to nie jest najlepsze posunięcie z prostego powodu. Dlatego, że osłabia się punkt E3. I ja teraz nie muszę wybijać na F4. Nie muszę przepychać, chociaż przepchanie jest dopuszczalne oczywiście bo to jest kwestia tego, czy chcemy po prostu zamknąć pozycję, czy wybić. Wybicie nie, nie bardzo, nie bardzo, nie, nie możemy tutaj wybić, bo te pionki będą okaleczone mocno, ale goniec H5 jak najbardziej. Mówię, gram goniec H5, jeżeli przeciwnik mi wybije, ja tam wybijam wieżą, ustawię wieżę i będę na E3 próbował naciskać. Co innego, jak jest słabość na E3 i zostają mi tutaj dwa pionki, a co innego, jak wybije tutaj i tej słabości na E3 nie ma. W tej sytuacji wieża zagrała na F1, no i gram hetman e7, mówię, dobra, zaraz biję tu, wchodzę i tam będzie jazda. No, to oczywiście nie jest takie proste, goniec f3. No i teraz, moi drodzy, zagrałem gońcem na g6. No, tak naprawdę wymiana na f3 tutaj hmm, czarnymi była jak najbardziej w porządku, ale ruch w partii również jest ok. Nie ma tu jakiejś głębszej filozofii, po prostu trzymamy jeszcze więcej figur na szachownicy. Wieża scena e1, no i tak właśnie grając blica, czyli 3 minuty plus, na, plus 2 sekundy, no to... Wiecie, tutaj czasami trzeba grać tak sprytnie, czyli robić trochę ruchów w miejscu, żeby przeciwnik się zamyślił, stracił pół minuty, troszkę y, jakieś nerwy się pojawią. To jest wszystko taka gra y, psychologiczna, również szachy to również psychologia. I y, w, w, te, w, w, te, w tej sytuacji tutaj zagrałem skoczek na D7. No dobra, mówię cały czas wyczekuję, aż mi tu przeciwnik zbije. Na, z, z zostało zagrane H4. Białe nie wytrzymują. No, atrakcyjne posunięcie. hapie. oczywiście ze złapaniem gońca. No, ale ja tutaj zagrałem posunięcie skoczek F6. No, i teraz ten ruch nie jest zły. On jest całkiem ok, tylko że było lepsze zagranie, moi drodzy. Można było zagrać E4 w tym momencie. To jest bardzo dobry ruch, dlatego że goniec idzie na G2, on tutaj nie za bardzo może coś zrobić. No, i miałem świetne zagranie, na przykład goniec H5. Potem wprowadzić skoczka na przykład i pole G4 świetnie opanowane, żadnej kontry ze strony przeciwnika. Potem prosty plan. Król H8, bieża G8, nacisk na G3. Myślę, że z dużym sukcesem to by mogło się zakończyć. No, ale tak nie zagrałem. Nie jest to oczywiście jakiś super błąd, tak jak sobie to poanalizowałem. Zagrałem skoczkiem na F6, z uwagi na to, że chcę. Zagrać końcem przeciwnik zagrał skoczek C1, przerzuca skoczka. Tutaj ten goniec już ma ucieczkę. No i teraz E4, goniec D1 i jasne w tej sytuacji. Jeszcze y, może chwila, bo zaraz dojdę do ważnego momentu. zagrałem sobie A6 z planem B5, to też jest na pewno dobry ruch. Skoczek na B3 to jakieś próby, coś tam na pewno, ale co grać białymi, jak jest tak ciasno bo bozie białych? Aż dziwnie to wygląda. No i teraz mówię: Jedziemy na przeciwnika. Król H8. Król H8 powoduje to, że chce wstawić wieżę i atakować na G3. Król F2 już spanikowany. <gryw> znaczy, już Kamil może nie był spanikowany, ale Król spanikował. Czy znaczy, chodzi o to, że no to jest taki ludzki odruch? No, widzimy, że tu czarne się szykują. No to już Król ucieka, żeby może przestawić wieżę do obrony. Przypuszczam, że jakbym zaproponował remis w tej partii, to zostałby przyjęty. Tak mi się wydaje. W każdym razie ja bym Białymi przyjął remis bez wahania. Ale. No nie mogłem tego zrobić, przecież czarne stoją świetnie w tym momencie, bo pozycja czarnych jest fantastyczna, mimo tak zamkniętej pozycji. Goniec H5 tutaj świetny ruch. E, za chwilę do tego wrócę. Wieża zagrała na G8, wieża na H1. No właśnie, i teraz powinienem zagrać goniec H5. Ja y, często powtarzam w swoich analizach i nie tylko swoich, że y, dobra wymiana w strategii to jest y, klucz do sukcesu i w tym wypadku zwróćmy uwagę goniec białopolowy pionku ustawiony na białych polach i ja nie gram goniec h5, a to trzeba zrobić. Po wymianie tutaj bym stał świetnie, po prostu cały czas naciskam wtedy na punkt g3 i w zasadzie tego pionka tam raczej bym, y, bym Zbił. No ale tak nie poszło. Zagrałem skoczek G4. To też nie jest jakiś błąd. Oczywiście sytuacja się trochę zmienia. Białe mają większy oddech. No bo koniec zbił skoczka. Byłem z tego ruchu bardzo zadowolony. Aczkolwiek niesłusznie, ale tu też jest ok. Zbiłem oczywiście tutaj pionka. Przeciwnik zagrał król G2. F5. Scaliłem tutaj oczywiście pionki. Teraz skoczek zagrał na A4. No i skoczek A4. No, nie jest to dobre posunięcie. Dlatego, że Kamil dostał szybko B5 i się trochę zdziwił. Skwaszona mina drgnął, że tak powiem, zauważyłem to, wiedziałem, że zagrał źle. No, i po partii oczywiście się przyznał, że to był zły ruch. Nie, nie dostrzegł po prostu B5 takiego prostego. Także widzimy, że no, błędy to no, normalna sprawa w szachach. Po biciu na B5AB skoczek wrócił i goniec s 7 mogłem zagrać inaczej. Mogłem zagrać B4. Ten ruch byłby świetny, dlatego, że ten skoczek już nie ma, kompletnie nie ma jakiejś dobrej gry. Zobaczcie, że skoczek e2 nie działa, skoczek z e2 nie będzie miał dobrych pól. No na przykład skoczek d1, żeby bronić pionka. Można by było zagrać wieżą na a8, skoczek na c1, żeby pionka bronić i tu wystarczyło zagrać dwa ruchy, przewidzieć dwa ruchy w tej sytuacji. Goniec f7, a następnie hetman b7. Ja tego pionka zdobywam i wygrywam partię w bardzo prosty sposób, nieskomplikowany. Bez żadnego tak naprawdę ryzyka większego. No dobrze. Było tak. Zagrałem goniec E8. To też jest dobry ruch. Jest obrona. Pomyślałem sobie, B4 zagram później, nie wejdzie mi skoczek. Wejdę gońcem i będę tam cisnął. Skoczek D1. No i tak jak już mówiłem, gdy jest goniec G4, ciężko, gdy nie ma gońca G4, jest na H5, ciężko zagrać H3. To tutaj pojawia się ta sama sytuacja. Nie zagrałem B4, a powinienem, bo B4 dalej jest dobrym posunięciem. Nie ma skoczka, więc nie zagrałem B4. Widzicie, no tak działa fajnie psychologia. Zagrałem, że A8, no to też jest oczywiście dobre. Skoczek C1, y, przepraszam, mocniej nie skoczek C1, A3 zostało zagrane i w tym momencie gram goniec F6. Tutaj nie muszę się z niczym śpieszyć, białe po prostu są w tyle, jeśli chodzi o rozwój figur. Ciasno po prostu z białym. Skoczek zagrał na C1 w tym momencie. Hetman A7, wieża Hana F1. Tutaj próba jakiejś obrony. Goniec F7 spokojnie na pionka. Skoczek C3 wrócił. Wieża zagrała na B8. Obronić trzeba oczywiście na B5. Wieża D1. No i teraz B4. Po wybiciu, czym odbić? To jest bardzo ważne pytanie. I żeby sobie na to odpowiedzieć i też zapamiętać schemat, i. Po prostu wiedzieć samemu, który ruch jest lepszy, no to zwróćmy teraz uwagę na to, że jak zbije wieżą, to ten pionek zostaje izolowany i w tych schematach ten układ jest czarny i świetny. Jak zbije pionkiem. Też czasami to działa, tylko że teraz skoczek zagrałby na e2 i tutaj ma opcję na d4 i jeszcze tam coś białe próbują. To jest takie minimalnie oddanie tutaj jakąś, na taką minimalną kontrę można grać oczywiście białymi, ale to nadal pozycja czarnymi byłaby świetna, no ale widzicie wieżą jest zdecydowanie lepsze, poszło wieżą. Wieża na f2, wieża ab8, oczywiście naciskamy mocno na pionka, skoczek z jedynki na dwójkę, wieża b3. Hetman C2, białe stoją w miejscu, a ja muszę próbować jakoś tutaj to napierać. No i powiem wam, że teraz zagrałem ruch król G7. Ten ruch to jest kluczowy ruch w partii. Nie chcę za dużo mówić na razie. Od razu powiem, nie jest to złe posunięcie. Też niepotrzebne w zasadzie, to jest podprowadzenie króla za darmo, to znaczy za darmo ruch, bo mam temp tutaj 100 milionów, no ale widzicie, no zagrałem król g7, zobaczymy później, dlaczego ten ruch nie sprostał. No i w tym momencie zagrała wieża na e2, hetman na a6, też wyczekujące, mogą też na a5 zagrać, wieża z d na d2, hetman a5. Troszeczkę wyżej, bo już obmyśliłem sobie plan, że zbijam za chwilę na B2 i zbijam skoczka. No i tu, tutaj Kamil zagrał królem na H2, nie wiem czy nie dostrzegał, albo po prostu przeoczył, albo widział i nie miał wyjścia. Nie wiem już tego, nieważne, w każdym razie pozycja dalej, świetna czarnymi, zbiłem na B2. Jeżeli teraz Hetman by zbił, no to po prostu wybicie, 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 wybicie i partia się powinna skończyć bardzo szybko. Hetman zagrał na C1 w tym momencie, wieża na D2. Wieża na d2. Ja jeszcze myślałem, czy w tym układzie zostawić dwie wieże na wolnej linii, bo one są silne, ale mówię, wymieniam. Wieża b3, bo jak mam pionka więcej, silne gońce, to wymieniamy oczywiście. Wieża c2, no i w myśl tej zasady wymieniania figur, hetman a3. Można oczywiście tak zagrać, można też inaczej. Hetman zbił, wieża zbiła i skoczek b5. Myślę sobie, o co chodzi? Skoczek B5. No dobra, no widzę przecież, że mi atakuje wieża. Ale tu wisi pionek. Ale przecież dostrzegłem, że tutaj wisi mi pionek na D6. Nie chciałbym go oddać. Jakbym nie chciał go oddać, to muszę zrezygnować z E3. No więc wieża A6 byłoby dobrym rozwiązaniem na pewno. No ale nie no, przecież trzeba zbić pionka. I to jest dobry ruch oczywiście czarnymi. Jak najbardziej zbicie pionka na e 3 jest świetne. Skoczek zbił na D6. No ja w tym momencie. Zbiłem pionka i mówię, świetnie już wygrana. A Kamil. Skoczek na F5. Do momentu, jak nie zbił pionka na F5 i nie przełączył zegara, nie widziałem tego ruchu. Król G7 przegrał mi partię, bo jakbym stał na H8, no to nie byłoby widełek. Oczywiście nie widziałem bicia na F5, ale nie byłoby widełek i bym odszedł wieżą i byłoby świetnie. Niestety, prawie spadłem krzesła, moi drodzy, z, z wrażenia, z tej niemocy podstawiania. Bolało bardzo mocno, bo jakbym wygrał tę partię, to bym był szósty w turnieju. Szkoda. Cóż zrobić, no i tak bywa zresztą, no Na przykład co zagrać w ogóle w tej sytuacji Tutaj można byłoby na przykład zagrać wieża d3 Jak skoczek by zbił, król g6, skoczek d z powrotem, no to zbijam na d5 wtedy Ten pionek nie ma znaczenia A tutaj powiedzmy skoczek na c1, wieża d1, e3 grozi i jakieś tam opcje motowe. Byłoby świetnie, no ale skończyło się jak się skończyło, trudno, takie są szachy, ale powiem wam, że wewnętrznie jakoś tak czułem się biorę ja spokojnie, po prostu mówię sobie no dobra, zdarza się. Czasami jest tak, że jak gramy z kimś znajomym, to nie ma jakiejś super złości. To jest kwestia jakichś tam fajnych relacji. Dzięki Kamilu za lekcję, pozdrawiam serdecznie. A przy okazji moi drodzy, jeżeli dotrwaliście do końca, jeżeli ktoś jest osobą początkującą, macie do pobrania darmowy e-book w opisie filmu, wszystko znajdziecie. Oraz 10% zniżki na sklep szachowy szachowo.pl z kodem rabatowym Pan Szachuś. Z tego jest oczywiście dla mnie również jakaś tam forma wsparcia mojej działalności. Dzięki serdeczne. Lajkujcie, bo lajki są dla mnie na YouTubie są bardzo istotne. Pozdrawiam. Cześć.